Witam więc, już czas, żeby rozpocząć spotkanie. Siewce Kościoła, część druga. Tym razem zajmiemy się tematem, czy Chrystus był Żydem, a więc co za tym idzie, czy miał także żydowskie imię. Ponieważ jak się okazuje, są ludzie, którzy twierdzą, że nie był Żydem. Znaczy to się wynika po części z ich niechęci do w ogóle Żydów, ale też ma to sprzyjać temu, że skoro nie był Żydem, to nie ma żydowskiego imienia. Taka jest ich argumentacja, gdyby. Wręcz zacytuję dosłownie, jaki argument znalazłem na stronie. To będzie slajdzie numer 2. Powszechnie stosuje się argument, że Jezus był Żydem, a więc nosił imię żydowskie. Jezus nie był Żydem, ale teoretycznie był on Izraelitą z pokolenia Judy. Nie był on czystym Izraelitą, ponieważ jego ojcem był sam Bóg. Aby być czystym Izraelitą, musiałby mieć i ojca, i matkę z plemion Izraela. No to jest właśnie argumentacja niektórych osób, które filozofują, nie szukają wiedzy na ten temat u źródeł, czyli w Słowie Bożym, ale uważają, że są na tyle bystre, inteligentne, że za pomocą własnej logiki mogą dojść do wniosków, do prawdy tak zwanej. Argumentacja ta jednak jest sprzeczna wewnętrznie, bo trzeba poukładać sobie pewne pojęcia w głowie, żeby zrozumieć, że ona jest sprzeczna. Ona jest z podobnej grupy, co twierdzenie, jest jeden Bóg, ale w trzech osobach, a mimo to nie ma trzech Bogów, tylko jest jeden Bóg. Czyli jak powiedziałem, jest to argumentacja wewnętrznie sprzeczna. Czyli nie może być kwadratowej kuli. No albo kula, albo kwadrat, prawda? Tak samo z twierdzeniem, że Pan nasz nie był Żydem, a mimo to był tylko, że teoretycznie. Znaczy faktycznie nie, ale teoretycznie tak. Logika by podpowiadała, że praktycznie nie był Żydem, gdyby potraktować takie rozumowanie poważnie. Teoria jest wymysłem, podczas gdy praktyka jest rzeczywistością, czyli jest faktem. Jest to bardzo pokrętne bałamucenie ludzi, gdyż prowadzi do wniosków, których jawnie siewca konkuru nie wypowie, gdyż zbyt szybko by go ujawniło jako zwodziciela, ale pozostaje sugestia wysłana do naszej podświadomości. A jaka to może być sugestia wysłana do naszej podświadomości w takich stwierdzeniach, jak w tym zdaniu powyżej? Otóż jeśli nie był Żydem, to był kim? Jeśli nie był czystym Izraelitą, to jakim był? Jeśli nie czysty, to jaki? Nieczysty. Czyli mówiąc wprost, tak jak przeciwnicy naszego Pana mówią, był bękartem. Tak, takie są informacje, że nieczysty Izraelita. Antychryst nie może tego napisać wprost, ponieważ udaje naśladowcę Chrystusa, ale może zasugerować i tak robi. Pewna część Żydów wrogo nastawiona do naszego Pana, pomazańca, również rozpowszechniała takie plotki, tylko że nie udawali, że wierzą w Chrystusa. Jak się jeszcze przekonamy, siewcy Konkolu dzisiaj rozpowszechniają jeszcze inne poglądy tej grupy Żydów, tej wrogiej grupy, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, nie wszyscy Żydzi nienawidzą Chrystusa. Niektórzy go kochają. Są tacy też. Ale jest taka grupa, która nienawidzi, ta grupa rozpowszechniała właśnie poglądy, że nie był on czystym Izraelitą, że jego ojcem był jakiś oficer rzymski, ale także rozpowszechniała taki, bo bardzo wiele bajek rozpowszechniała na jego temat, które miały go w oczach innych postawić w złym świetle. Jedną z takich rzeczy było też oczernianie imienia naszego Pana, rzucając na nie przekleństwo oraz wmawiając wszystkim, że to imię jest przeklęte, że nosić je może tylko ktoś przeklęty, ktoś, kto zasługuje na zapomnienie. Tą bajkę, drugą, dzisiaj też podchwytują wrogowie naszego Pana i też ją będą rozpowszechniać. Ona już była omawiana, a mimo to teraz przekonacie się, niebawem znowu wypłynie. Po prostu oszczercy czekają, aż ta sprawa przycichnie, a potem ją odgrzebią, żeby wyszła prawie że jakby nowa sensacja, nowa argumentacja. W jakimś czasie milczenia znowu będą próbowali tą bajką oczernić naszego Pana i jego imię.
Jeśli byśmy potraktowali rozumowanie tego człowieka, który twierdzi, że nasz Pan nie był Żydem, a przynajmniej nieczystym Żydem, czy też nie w pełni, gdybyśmy potraktowali je poważnie, że nie urodził się nasz Pan Żydem, to by oznaczało, że Bóg nie dotrzymał słowa, zapowiadając pojawienie się Mesjasza z pokolenia Judy. Bo przecież prawda teoretyczna, nie mająca pokrycia w rzeczywistości, czyli praktyce, nie jest prawdą. Warto się właśnie nad tym pojęciem prawda zastanowić. Co to jest prawda? Już starożytni próbowali na to pytanie odpowiedzieć. Arystoteles powiedział, taką definicję podał i to się uznaje za definicję klasyczną. Powiedzieć o tym, co jest, że jest, a o tym, czego nie ma, że go nie ma, jest prawdą. Wikipedia z kolei podała inną definicję, dzisiaj podaje. Prawda, cecha wypowiadanych zdań określająca ich zgodność z rzeczywistością. Jeżeli więc ktoś mówi, że teoretycznie jest, a praktycznie nie jest, to jest sprzeczność, ta teoria nie pokrywa się rzeczywistością, więc dlatego mówię, że te zdania są wewnętrznie sprzeczne. To jest sianie zamętu wśród ludzi. Biblia mówi, że Słowo Boże jest prawdą. W tym celu przejdziemy do kolejnego slajdu. No, to było to z Arystotelesa i z Wikipedii. A Biblia na temat prawdy mówi nam takie słowa. Ewangelia Jana 17, rozdział 17, werset. Słowo Twoje jest prawdą. Te słowa wypowiada nasz Pan Jezus, kiedy zwraca się w modlitwie do swego Ojca. Mówi do Niego, Słowo Twoje jest prawdą. Czyli Słowo Boże dla nas, Jego naśladowców, jest definicją prawdy. W tym samym księdze, też Jana 14, rozdział 6, werset, czytamy, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tak Pan mówi o sobie. Więc On jest prawdą też. Skoro Słowo Boże jest prawdą, to, co pisze w Słowie Bożym, jest prawdą. Nazywamy to prawdą objawioną. W praktyce to oznacza, że dlaczego objawioną? Bo Słowo Boże zawiera, czyli Biblia, Pisma Święte zawiera informacje, których człowiek nie byłby w stanie ustalić za pomocą własnego rozumu. Albo mogły błądzić z powodu różnych sprzecznych teorii, jakie ludzie sobie potrafią wymyślać, żeby utrudnić sobie życie. Natomiast Słowo Boże daje nam takie informacje, które są absolutną prawdą. W kontekście tego rozważmy list do Rzymian, 3 rozdział, 4 werset, który mówi, Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane, abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą. Bóg jest prawdomówny, ponieważ wszystko, co On mówi, jest prawdą, w tym sensie, że jeśli wypowie słowo, to ono ma moc samospełnienia. Natomiast człowiek nie ma takiej mocy. Kiedy człowiek może okazać się kłamcą mimo szczerych chęci? Na przykład, kiedy człowiek obieca komuś, że coś zrobi, a tego nie zrobi, bo na przykład ulegnie wypadkowi samochodowemu. I wtedy okazuje się kłamcą, bo nie dotrzymał słowa. Dotrzymanie słowa jest bardzo ważne w prawie naturalnym, jakie dostajemy od Boga i które poznajemy w Biblii. Dlatego rozsądnie było, i tak Słowo Boże zachęca nas do tego, żebyśmy nie obiecywali niczego, tylko mówili, jeśli Bóg pozwoli, a ja będę żył, to zrobię to, a to. Wtedy unikamy tego ryzyka, że staniemy się kłamcą, bo obiecamy coś, czego nie będziemy w stanie zrealizować. Inny przykład kłamstwa to wtedy, kiedy wierzymy, że posiedliśmy prawdę, bo ktoś nam coś powiedział i przekazujemy tą prawdę komuś innemu, a nie wiemy, że to jest kłamstwo. Czyli nieświadomie szerzymy kłamstwo. Też jesteśmy kłamcami. Dlatego wszyscy ludzie nie są w stanie się uszczerć przed tym, żeby być kłamcą, bo w jakiś sposób zawsze gdzieś zawiedziemy w tej materii. Natomiast Bóg nigdy. Jeżeli Bóg wypowiada jakieś słowo, to ono ma moc spełnienia się. Samo spełniające się. I dlatego nie powinniśmy ufać temu, co ludzie sobie filozofują,
co sobie wymyślają, bo z różnych powodów, nawet gdyby byli bardzo szczerymi osobami, to w zetknięciu ze Słowem Bożym muszą przegrać. Słowo Boże, jeżeli oni mówią coś, co zaprzecza Słowu Bożemu, to muszą przegrać i muszą okazać się kłamcami, bo Słowo Boże na pewno nie może kłamać. Kolejny slajd. Zobaczmy więc, co Słowo Boże mówi na temat naszego Pana. Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, mówi Paweł dzisiaj do Hebrajczyków 7,14. Jeśli wyszedł z pokolenia Judy, to był Judejczykiem, a w Piśmie Świętym Judejczyk znaczy Żyd. Znaczy, słowo Judejczycy tłumaczy się na Żydzi. Ewangelia o jego synu pochodzącym według ciała z rodu Dawida. List do Rzymian 1:3 mówi, że Pan nasz Jeszu pochodzi z rodu Dawida, a więc z rodu kogo? Żydów oczywiście, króla żydowskiego. Słowo Boże więc mówi nam, że Pan nasz jest Żydem, z pokolenia Żydów innych. Oczywiście niektórzy kwestionują, bo to akurat Paweł powiedział, kwestionują jego słowa, nie uznając go za prawdziwego apostoła, twierdząc, że jego celem było zniszczyć chrześcijaństwo. To są właśnie te same osoby, które twierdzą, że nasz Pan nie był Żydem. To takie bardzo rewolucyjne myśli próbują pod przykrywką swojej inteligencji i wymyślnych argumentacji przemycić. Ale nie tylko Paweł twierdził, że nasz Pan pochodzi z pokolenia Judy i że z domu Dawida. Również sam nasz Pan zaprzeczał, znaczy nie zaprzeczał, że jest Żydem, a nawet nie zaprzeczał, że jest królem. Ewangelia Jana, 18 rozdział, przekazuje nam relację z przesłuchania, jakie przeprowadził z nim Piłat. Co tam czytamy? Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jeszu, rzekł do niego, czy ty jesteś królem żydowskim? Jeszu odpowiedział, czy to mu mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł, czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mu ciebie, coś uczynił. I z dalszych słów dowiadujemy się, że Pan nie zaprzeczył, że należy do tego narodu. Nie zaprzeczył nawet, że jest królem. Tylko, że powiedział, że w tej chwili, tam użył takiego określenia teraz, nie ma tej władzy. Czyli jego królestwo nie jest z tego świata, użył takiego określenia i że teraz jak gdyby nie ma tej władzy. Bo rzeczywiście władza królewska Panu naszemu się całkowicie należała. To nie jest tak, że on był samozwańcem, czy też tak mu się wymarzyło. Księga Izajasza 9, rozdział 5, werset mówi proroczo o nim. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi, umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Tak więc było zapowiedziane pojawienie się pomazańca, który miał jak gdyby rządzić na tronie króla Dawida, miał kontynuować jego rządy. I Pan nasz miał prawo do tego tronu w chwili, kiedy rozmawiał z Piłatem, tylko że nie miał autentycznej władzy wtedy. Wtedy ludzie się przeciwko niemu odwrócili. Przyszedł do swoich, lecz swoich go nie rozpoznali. A kiedy miał się narodzić, anioł Gabriel mówił do Marii, oto pocznie się porodzi syna, któremu nadasz imię Jeszu, będzie on wielki i będzie nazywany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego przodka Dawida. To jest słowo jego ojca Dawida, ale to w sensie takim praprzodka albo przodka. Czyli Pan nasz jest z rodu Dawida. No to z jakiego rodu? Edomitów? Greków? Oczywiście, że Hebrajczyków, czyli Żydów. Tak więc Słowo Boże potwierdza, że nasz Pan pochodzi z rodu żydowskiego. I tutaj, gdyby ktoś twierdził, że nasz Pan nie jest w pełni Izraelitą, no, czy nie jest Żydem w pełni, nieczystej krwi, no to by sugerował, że to wszystko jest nic nie warte to proroctwo, że to wszystko nie o to chodzi. Inna ciekawa rozmowa to jest z Samarytanką. Na to rzekła do niego Samarytanka.
Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Ale to jest ciekawe. Samarytanka nazywa Pana naszego Żydem. Dla niej to jest oczywiste. Nie ulega to jej najmniejszych wątpliwości. I Pan nie zaprzecza, nie mówi, wiesz, bo ja nie jestem Żydem, dlatego z tym rozmawiam. Nic z tych rzeczy, przeciwnie. Jan też nie tłumaczy, a ona nie wiedziała, że on nie był Żydem. No bo to takie rewelacje, gdyby były prawdziwe, to pewnie byłoby to sprostowane. Nie. Jan wręcz tłumaczy, że ponieważ Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Czyli Jan jak gdyby to takie oczywiste, że jej zdziwienie było uzasadnione, ponieważ Żydzi nie rozmawiają ze sobą, a przecież on jest Żydem. Jak się przekonamy, Pan nasz nie zaprzeczył, że jest Żydem i nie zrobił tego Jan. To widzimy. A dalej czytamy ich rozmowę, jak to dalej się potoczyła. To są ciekawe słowa, które świadczą o tym, że Pan nasz przyznawał się do narodu żydowskiego. Samarytanka mówi, ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jeszu, wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Więc widzimy wyraźnie, że utożsamia się Pan nasz z narodem żydowskim. Co to znaczy? My czcimy. Kim są ci my? No oczywiście my, Żydzi, w przeciwieństwie do was, Samarytan. Czyli Pan nas przyznaje się do bycia częścią narodu żydowskiego, a nawet to uzasadnia, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. A czyż początkiem zbawienia nie jest właśnie Jeszu, czyli Zbawiciel? Pan nasz był Żydem i Duch Święty zadbał o to, by w Ewangeliach pojawił się jego rodowód ze strony i Józefa, i Marii. Dlaczego z obu stron? Niektórzy zauważają, że te rodowody, które są, to różnią się liniami. Każdy jest od innego syna, jakby Dawida, wyprowadzony. Dlaczego z obu stron Duch Święty zadbał, żeby było takie relacje? Najwidoczniej po to, by odebrać argumenty siewcom konkolu, gdy zaczną wymyślać zgubne historyjki o niepełnym pochodzeniu, o pół izraelstwie. Pan nasz był Żydem i nosił imię, które otrzymał od swego ojca, a które po hebrajsku znaczy zbawicie. Żadne bajki tego nie zmienią. Choćby zaklinali się na wszystkie świętości, choćby się modlili, choćby czary odprawiali, nie zmieni to faktu, że Pan nasz był Żydem i miał żydowskie imię. Można tylko siać zamęt, czy siać konkol, i to robią ci ludzie. W nadziei, że ludzie się zniechęcą, bo już nie będą wiedzieli, co jest prawdą. Pan nasz otrzymał takie imię, jakie dał mu niebiański ojciec. Narodowość nie ma tu znaczenia, ponieważ imię dostał z góry. Jednak skoro dostał dokładnie takie samo imię jak Jozue, to znaczy, że było to imię pochodzenia hebrajskiego, czyli żydowskiego. A skąd wiemy, że imię to było identyczne z tym, jakie nosił Jozue? Są na to dwa źródła dowodów. Jedno ludzkie, a drugie z natchnionych pism. Omówmy sobie najpierw te ludzkie. Septuaginta pisała imię Jozuego tak samo, jak pisze się imię naszego Pana w języku greckim koine. Dokładnie tak samo. Przeciwnicy twierdzą jednak, to jest taki szczegół, ale oni na tym budują teorię znowu, że w celowniku, mianownik dopełnia celownik, wiadomo, deklinację, odmiany, że w celowniku była jedna litera inna w Septuagincie, na tej podstawie wysuwają wniosek, że to zupełnie inne imię. Czyli, że wszystko było identyczne w takich stwierdzeniach, jak gdy ktoś przedstawia na przykład osobę o tym imieniu, to mówi, to jest zapisywano Jezus. W obu przypadkach, w obu imionach tak samo, jak zwracamy się do Niego, proszę Cię, Jezu, to też w obu imionach tak samo, dokładnie tak samo, i we wszystkich innych odmianach tak samo, tylko
w jednej odmianie, czyli w celowniku, i troszeczkę inaczej. A celownik to jest na przykład Jozuemu. Mojżesz dał Jozuemu, czyli komu czemu, tak? Mojżesz dał Jozuemu i to jest celownik. Bata dała Ali, to Ali będzie celownik. I w tym przypadku jedna literka się różni w Septuagincie tylko. Podobno w Septuagincie pisze Jesoi, a Nowy Testament pisze Jesou. Czyli zamiast U Septuaginta ma I. Czyli tak jakby zamiast Jozuemu powiedzieć Jozuemi. Nie Jozuemu, tylko Jozuemi. Różnica w deklinacji, odmianie słowa nie wynika jednak z języka hebrajskiego, tylko z tłumaczenia greckiego. Czyli odmianę ustanowili tłumacze. W języku hebrajskim rzeczowników nie odmienia się przez przypadki. Więc to, co wyprawiają tłumacze, Septuaginty nie ma znaczenia dla nas, gdyż oni deklinacją dopuszczają się swojej interpretacji tekstu. Dokładają tam znaczenia, którego w oryginale nie ma. Po prostu imię Jeszu zawsze było Jeszu. Jawszu zawsze było Jawszu. Obojętnie w jakiej formie było mówione. Czy w celowniku, czy w mianowniku zawsze było takie same. Tak więc trudno mówić to o innym imieniu. Ciekawostką jednak jest to, że ta odmienna forma celownika Jesoi nie występuje we wszystkich księgach Septuaginty, a tylko głównie w tych pierwszych mówiących o Jozuem. A to imię nosili też inni i tam nie znajdziemy tego celownika. Nie jest to więc żaden dowód na inność imienia. Równie dobrze może to być jakaś maniera kopisty albo wręcz błąd. A drugie źródło informacji, które nas utwierdza, że to jest to samo imię, bo już powiedzieliśmy sobie Septuaginta i Jozuego nazywa te same słowa są. To jest ludzki argument. A drugi wynika od Boga, ponieważ źródłem jego jest Duch Święty. Nie możemy stwierdzić, że tłumacze Septuaginty działali pod natchnieniem Ducha Świętego, ale możemy to powiedzieć na pewno o pisarzach Nowego Testamentu. A ci imię Jozuego w dialekcie koine pisali dokładnie tak samo jak imię naszego Pana. Paweł, pisząc po grecku imię Jozuego, napisał dokładnie tymi samymi literami, co pisało się imię pomazańca. I tutaj mam skan przygotowany z przekładu interlinearnego. Hebrajczyków 4:8. Gdzie właśnie tłumacz polski podaje, że to jest Jozue, a widzimy dokładnie Jezus, dokładnie tak samo mianownik, jak w przypadku imienia naszego Pana w języku greckim. I to jest dowód biblijny, to jest dowód Ducha Świętego. Duch Święty zadbał, by pojawiła się dla nas taka informacja, że to jest to samo imię. I dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, w jaki sposób pisano imię naszego Pana po hebrajsku. I dzięki temu wiemy, że nie Jesu, tylko Jeszu jest prawdziwym imieniem. I podsumowując nasze rozważania, po pierwsze, Pan nasz pochodził z rodu króla Dawida. A jak można pochodzić z czegoś rodu żydowskiego i nie być Żydem? Bez wątpienia więc był, jako człowiek był Żydem. I po drugie, Pan nasz nosił dokładnie to samo imię, co Żydzi kilkaset lat przed nim. Czyli było to imię pochodzenia żydowskiego. Logiczny jest więc wniosek, że nasz Pan miał hebrajskie imię, a nie greckie.